Witam Was w kolejnym odcinku z TFT. Dzisiaj nagramy patch noty 10.15, ale zanim zaczniemy, to chciałem Was zaprosić na mój serwer na Discordzie, gdzie możecie znaleźć ludzi do gry w TFT, w Lola, Valorant, czy cokolwiek byście tam nie grali. Możecie też dostawać powiadomienia, kiedy będę live, albo kiedy leci nowy filmik, jeżeli YouTube by zawiódł, albo gdy będę streamował na Twitchu, oraz znaleźć śmieszne klipy, na przykład z mojego streama. Tak więc zapraszam Was, link w opisie i zaczynamy. Osobiście mam nadzieję, że ten patch zmieni bardzo dużo, bo ostatni patch był naprawdę tragiczny, nieprzyjemnie się grało na 10.14, prowadzili zbyt duże zmiany, za dużo znerfili, za mało zbuffowali i niestety jedyne co było grywalne tak naprawdę to Darkstary, Astro albo Vanguardy, z czego Darkstary miały gigantyczną przewagę. Otrzymujemy jedną dodatkową galaktykę, nazywa się Plunder Planet i generalnie każdy champion będzie miał szansę, żeby wydropić coin, a ten coin będzie na srebrno, żeby się nie mieszał z innymi coinami i generalnie przez całą grę wydropimy tych coinów kilka lub kilkanaście, mniej więcej każdy będzie miał tyle samo albo nawet dokładnie tyle samo, tylko że będą one po prostu wypadały w różnych momentach dla każdego gracza i żegnamy się też z galaktyką Nikoverse, na szczęście, bo była ona troszkę zbyt OP, jeżeli Wam się poszczęściło, oraz są też zmiany dla Galactic Armory. Zamiast dwóch kompletnych itemów będziemy dostawać trzy komponenty, tak więc nie będziecie forsowani do grania jakiejś kompozycji, tylko po prostu będziecie mogli sobie do tych itemków coś dobrać i zagrać tą kompozycję, która Wam się podoba. Celestia na dwóch dostaje delikatnego nerfa, na czterech oraz na sześciu zostają te buffy z poprzedniego patcha, po prostu dwóch Celestiali było zbyt łatwe do złożenia z protektorami i dlatego wszystkie inne postacie były buffowane przez to, tak jak na przykład Jhin i Ashe, które się naprawdę mocno leczą, jeżeli mają itemy, a i tak mieliście dosyć mocny frontline. Graves wraca do swojej pierwotnej formy, czyli ten blind będzie coraz dłuższy. Jarvan dostaje gigantycznego nerfa na ten attack speed, no bo jednak to był patch Jarvana, to 10.14, wszyscy go grali, składaliście na nim Barmoga i on sobie po prostu stał i całej waszej drużynie nakładał attack speed, a jako postać za 1 golda, no był on troszeczkę zbyt mocny. Postacie za 2 golda, Darius dostaje tutaj buffa, tak samo jak Graves. Generalnie przez to, że Darius i Graves są piratami, to jest cecha, która nie daje im w ogóle mocy, tak więc musieli wzmocnić te postacie, żeby one same w sumie były troszkę lepsze. Taka sama ideologia, jaka była w Mech Pilot. Rakan dostaje lekkiego nerfa na HP i Lucian dostaje tutaj największe zmiany, jakie są w tym patchu, to są właśnie na Lucianie, bo dostaje on zmniejszoną manę, czyli jeżeli macie na nim blue buffa, to on potrzebuje tylko jednego basic attacka, żeby się odpalić, oraz na trzecim poziomie bije 550, a nie 375, tak więc w galaktykach, gdzie macie więcej golda, albo gdy możecie rolować za darmo, zbieranie Luciana na trójkę może być całkiem rozsądnym pomysłem, szczególnie gdy możecie na niego nałożyć blue buffa. Postacie za 3 golda tutaj lekko była dotknięta aż dostała nerfa na 10 many, na 10 startowej many, żeby tak szybko nie mogła odpalić Spear of Sojourn. Master Yi dostaje buffa, co jest ciekawe, bo ten Master Yi nie radził sobie aż tak źle teraz i myślę, że Bank Brosi mogą po części gdzieś tam wrócić do mety, co jest bardzo dobre, bo więcej czempionów i kompozycji po prostu będzie grywalne. Vayne odzyskała 5 AD, bo w ostatnim patchu znerfili ją trochę za bardzo, bo zabrali jej 10 AD oraz 5 AD z Cybernetików, tak więc straciła ona 15 AD. To tak jakbyście zabrali jej jednego BF-a i po prostu ona była zbyt słaba, żeby sobie poradzić w tej mecie. Przez buffy Luciana oraz przez buffy Vayne myślę, że cybernetyki mogą do nas wrócić w tym patchu. Zobaczymy, potestujemy, dam Wam dokładne informacje w patchu z najlepszymi kompozycjami na tym patch. Jeżeli chodzi o postacie za 4 golda, to Jhin dostaje nerfa, delikatnego, nie jest to zbyt duży nerf. Myślę, że dalej sobie będzie świetnie radził. Jinx dostaje leciutkiego buffa na drugim poziomie. Zobaczymy, czy to wystarczy, żeby rebele wróciły, bo tak naprawdę z całych rebeli tylko Jinx tutaj dostaje buffa, więc nie wiem, czy to będzie wystarczająco. Wydaje mi się, że nie. Możliwe, że to będą sytuacyjne, zhighrollowane rebele, które będzie sobie można zagrać. I myślę też, że Brawler Blaster będzie troszkę lepsze, czyli 4 Brawlerów i 4 Blasterów, albo 4 Brawlerów i 3 rebeli, niżeli 6 rebeli. Soraka dostaje lekkiego nerfa, okazała się zbyt mocna, szczególnie gdy te walki trwały dłużej, jeżeli mieliście Vanguardów, i Viktor dostaje buffa na manę. Tak więc będzie można go gdzieś tam splaszować w tych kompozycjach, jeżeli będzie Wam brakowało jednego mocnego Sorka, albo będzie można też go robić pod lepszego carry. Postacie za 5 golda, no główne postacie, które dominowały tą metę w 10.14, to była właśnie Janna oraz Xerath. Xerath pod Darkstary, Janna właśnie głównie pod Star Guardiany, ale jeżeli mieliście ją na drugim poziomie ze Spear of Sojourn, to można ją było wrzucić do każdej kompozycji i ona by sobie świetnie radziła, tak więc te dwie postacie dostałem delikatnego nerfa. Dosyć mało zmian jest w tym patchu, ale są to myślę, że wystarczające zmiany, żeby znerfić te najsilniejsze kompozycje i żeby leciutko zbuffować te kompozycje, które już były grywalne, jeżeli je zhighrollowaliście, no po prostu
to, żeby więcej tych kompozycji było grywalne. Dowiemy się jutro, czyli w środę, co tak naprawdę będzie mega grywalne w tym patchu. Nie jest tu tak dużo zmian, jak myślałem, że będzie. Myślałem, że ten patch był tak zepsuty, że tych zmian powinno być więcej, ale tych zmian jest naprawdę mało. I na koniec mamy bugfixy. Dosyć ciekawe te bugfixy, czyli historia meczy teraz powinna normalnie działać, a nie tylko jak wygraliście mecz. Delay został przywrócony, czyli czasami na tych początkowych rundach czekaliście, aż wypadnie wam pudełko, bo nie wiedzieliście, czy sprzedać postać, czy nie, a okazywało się, że kończyła się runda o 2-3 sekundy za szybko i to był naprawdę gigantyczny błąd. Tiebreakery teraz powinny dobrze działać. Ja miałem taką sytuację, że odpadłem na 7 miejscu, ale miałem więcej HP, jakby powinienem odpaść na 6 miejscu, ale przez to, że mój przeciwnik się tak długo bił w overtime, to mi po prostu z automatu dało 7 miejsce. Co czasami może naprawdę przeszkodzić, ale teraz powinno już działać tak, jak powinno. Tak więc jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie tego filmiku. Zapraszam was na mój kanał na Discordzie, link będzie w opisie. I widzimy się w następnym odcinku, gdzie mam nadzieję, że będę mógł wam przekazać najlepsze kompozycje na ten patch. Jeżeli wam się ten filmik podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i do usłyszenia.